Jeszcze podczas ostatniej epoki lodowcowej mleko było toksyczne dla dorosłych ze względu na brak u człowieka laktazy potrzebnej do rozbicia laktozy, głównego cukru mleka. Około 11 tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie, kiedy hodowla zwierząt zaczęła dominować, wypierając łowiectwo, pasterze nauczyli się, jak obniżać zawartość laktozy do bezpiecznego poziomu dzięki fermentacji w produktach takich jak ser czy jogurt. Jakieś 6,5 tysiąca lat temu od północnych Niemiec po całej Europie rozprzestrzeniła się genetyczna mutacja dająca ludziom zdolność do wytwarzania laktazy i picia mleka przez całe życie, stwarzając nowe źródło odżywiania w razie nieudanych zbiorów. Po raz pierwszy mutacja ta pojawiła się 7,5 tysiąca lat temu na terenie Węgier. Większość Europejczyków, w przeciwieństwie do wielu regionów świata, toleruje mleko. Wynika z tego, że duża ich część to potomkowie pierwszych rolników trwałej laktazy. Tylko 35% ludzi na świecie trawi laktozę powyżej 7 roku życia. Później gen ten wyłącza się, a picie mleka kończy się na przykład biegunką. Allel LP, bo tak go nazwano, odznaczał się znaczną korzyścią selektywną, osiągając 19% przewagę potomstwa nad osobnikami bez takiej tolerancji. Na przestrzeni kilkuset pokoleń populacja z taką zaletą przejęła prawie cały kontynent. W 2009 roku powołano projekt LETE, który przyniósł odpowiedź, czy to rodzimi zbieracze w końcu zajęli się rolnictwem i hodowlą, czy może napływ kolonistów z Bliskiego Wschodu wyparł lokalnych mieszkańców dzięki technologii. Badania wykazały, że ekspansja z Anatolii, dzisiejszej Turcji, do Europy Północnej trwała około 2000 lat. Kości bydła neolitycznej Europy wykazały podobieństwo do krów z Bliskiego Wschodu, a nie do rodzimego dzikiego tura. Porównanie DNA człowieka sugeruje też, że neolityczni rolnicy nie pochodzą od miejscowych łowców-zbieraczy, którzy mieszkali tu wcześniej. W południowej Europie zdolność wytwarzania laktazy jest stosunkowo rzadka. W Grecji i Turcji to mniej niż 40%, dlatego że już wcześniej osiedlili się tam rolnicy, u których nie wykształciła się tego typu mutacja. W Wielkiej Brytanii i Skandynawii przeciwnie, więcej niż 90% osób dorosłych może trawić mleko. Pod koniec neolitu i wczesnej epoki brązu, około 5000 lat temu, allel LP był powszechny w większości państw Europy Północnej i Środkowej, a hodowla bydła stała się dominującą częścią kultury. A tak swoją drogą, ciekawe, jakie wnioski można by wyciągnąć po badaniach nad dehydrogenazą alkoholową.